Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na makijaż, recenzję, swatche, paletki BH Cosmetics Avocado Toast. Tak wygląda. To jest moja druga paletka BH Cosmetics. Pierwsza to jest Smith & in Switzerland. Też robiłam nią chyba 3 makijaże, jedna paleta, coś takiego. Kupiłam gdzieś w pierwszej połowie roku. Tak wygląda. Tak wygląda kolorystyka tamtej palety. I już wtedy byłam zachwycona jakością, dlatego że to są palety stosunkowo niedrogie, a naprawdę moim zdaniem świetnej jakości. I zdecydowałam się na tą, dlatego że tutaj ta kolorystyka też bardzo mi się podobała. Wygląda w ten sposób. Nie jestem fanką tej grafiki, bo mówię, to są dla mnie takie... Nie lubię takich infantylnych grafik jakichś... No nie podoba mi się za bardzo, ale samo opakowanie jest wykonane bardzo solidnie i tak jak widzicie w środku też jest duże lusterko, bardzo ładnie, u dobrej jakości, no i sama paleta wygląda w ten sposób. I to jest mieszanina takich brązów, nudziaków i zieleni. Moim zdaniem to jest świetna paleta właśnie po to, żeby z zieleni zrobić nudziakowe kolory, dlatego że one są tutaj na tyle takie przygaszone i jeszcze mamy na tyle tych typowych nude kolorów, że możemy tą zieleń po prostu zmieszać ze standardowymi brązami i zrobić ten makijaż taki, no, bardzo dzienny, codzienny, nie jakiś tam bardzo krzykliwy. Słuchajcie, zrobię Wam zaraz swatche tych kolorów, bo naprawdę moim zdaniem robią wrażenie. W ogóle bardzo fajne są nazwy tych kolorów, bo tu mamy Pink Salt, Expensive, mamy Ripe, Avo Toast, Lemon Pepper, Over Easy, Extra, Holy Moly i tak dalej, Green Juice, także fajne nazewnictwo. Mówię, no opakowanie nie w moim stylu, ale nie będę się czepiać. Słuchajcie, zrobię najpierw swatche, będę lecieć tutaj rzędami, także najpierw mamy awokadu, takie gra słów. Właśnie tą Pink Salt, Expensive i Spicy. Także awokado. Piękny błysk, taki szampański, ale z lekkim zielonym pobłyskiem. Dalej mamy Pink Salt i to jest taki dosyć cielisty kolorek, ale w nut wpadający. Dalej mamy Expensive i to jest naprawdę bardzo ładny kolor, bo to jest taka miedź podbita różem. I Spicy... To jest taki ciemna, błyszcząca zieleń. Tego tutaj nudziaka po środku nie widać, no bo to jest taki kolor bardzo zbliżony do koloru skóry, tylko z lekkim różowym podtonem. Dalej mamy rząd cały zieleni i te dwie po środku to są takie dosyć, bym powiedziała, krzykliwe. Lemon Pepper to jest ładna taka oliwkowa zieleń. Dalej mamy Avo Toast i Ripe i to są bardzo krzykliwe zielone kolory. Dla mnie one są może kiedyś, raz na jakiś czas, ale na pewno nie na co dzień. I Has to jest z kolei takie zielone złoto. Również bardzo, bardzo ładny kolor. Kolejny rząd to są 4 maty i to takie bardzo nudziakowe. Pierwszy to jest Over Easy i to jest taki cielisty żółty, bym powiedziała. Superfood to jest taka oliwka, bardzo ładny kolor. Paprika to jest mój jeden chyba z bardziej ulubionych kolorów w tej palecie i to jest rzeczywiście papryka, to jest taki brązowa czerwień. I Peat, bardzo ładny kolor, który świetnie współgra właśnie z tą czerwoną, z czerwonym brązem czy brązową czerwienią, żeby ją pogłębić. To jest również taki burgund, nie wiem, ale bardzo ładne są te kolory. Moje, właściwie to są dwa takie kolory typowe do oprawy oka i ja z reguły tych dwóch kolorów używam, no chyba, że chcę zaszaleć i pójść w zielenie, ale to się rzadko zdarza. I ostatni rząd, mamy znowu 3 zielenie i jeden... Właściwie to mamy wszystkie 4 zielenie. Pierwszy to jest Green Juice i to jest taki, powiedziałabym, raczej turkus. Dalej mamy Guac i to jest również ciemny turkus, taki teal. Dalej mamy Extra i to jest znowu taka ciemna zieleń, ale różniąca się znacznie od tej z pierwszego rzędu, bo ta ma takie też właśnie jakieś niebieskie podtony. I ostatni kolor, najciemniejszy z tej palety, który wydaje się być czernią, ale jest to taki bardzo, bardzo ciemna zieleń.
taka wręcz błotnista zieleń, coś bardzo ciemnego, co może oczywiście robić tutaj nam za czerń. Także tak wyglądają wszystkie kolorki z palety. Mówię, pomieszanie brązów i zieleni, przy czym wszystkie, znaczy może oprócz tych dwóch tutaj zieleni, to większość z tych kolorów są takie bardzo stonowane. Światło się chyba źle tutaj odbija. No nie wiem, mi się kolorystyka tej palety bardzo podoba i uważam, że paleta daje możliwości, bo możemy z nią zrobić makijaż typowo nude, w ogóle z pominięciem tych zieleni. Możemy zrobić coś pół na pół, czyli jakąś nudziakową oprawę oka i tylko jakieś zielone akcenty, czy to jedną z tych zieleni na całą powiekę, czy na przykład ten jasny tutaj zielony, jeden czy drugi na wewnętrzny kącik bardzo ładnie wygląda. Albo możemy pójść na całość i zrobić coś takiego bardzo zielonego, trawiastego, albo takiego bardziej oliwkowego, albo właśnie pójść tutaj w te teal kolory, które może nie każdemu pasują, ale również są bardzo ładne. Także uważam, że paleta daje dużo możliwości. Jeżeli tylko ciągną Was zielenie, to na pewno paleta godna polecenia. Ja bardzo lubię ten robić tą paletą taki makijaż trochę monochromatyczny. Właśnie używam paprykę, pogłębiam ten kolor, ten peat i na środkową część palety używam ten Expensive. To jest ten kolor, który ja tutaj zeswatchowałam jako drugi, bo to jest taki fajny miedź wpadający w lekki róż. Bardzo fajnie wygląda takie monochromatyczne oko, taki idealny nudziakowy makijaż, ale dzisiaj takiego makijażu robić nie będę, bo chcę Wam pokazać te zielenie, więc chcę zrobić nudziakową oprawę oka i którąś z tych zieleni na całą część ruchomą powieki, także taki makijaż trochę pomieszany, żeby pokazać jak najwięcej możliwości tej palety. Także jeżeli takie kolory Was interesują i taki makijaż, to zapraszam oczywiście do oglądania dalej. Na powiekach mam już bazę z Inglota, także od razu przechodzę do cieniowania i zaczynam od Pink Salt. Tak jak mówię, cielisty kolor, zbliżony do koloru skóry, ale jednak z takim lekko różowym akcentem, podtonem. Nie jest to kolor, który ja kładę typowo pod załamanie, pod łuk brwiowy, bo to nie jest tego typu kolor, raczej to jest taki typowy kolor przejściowy. Jeśli chodzi o maty z tej palety, to one pod palcami wydają się takie bardzo jedwabiste. Na oczach, na powiekach są takie raczej suche, ale przez to bardzo ładnie się rozcierają. Nie zauważyłam jakiegoś szczególnego pylenia się w palecie, oczywiście trochę tak, ale nie jest to nic takiego, czego by nie można ogarnąć. Dalej sięgnę po ten kolor papryka i delikatnie się pyli w opakowaniu, ale nie jest to nic, mówię, takiego tragicznego. I będę tutaj cieniować tą powiekę. Skupiam się na załamaniu i na zewnętrznym kąciku. Bardzo ciekawy kolor, właśnie taki taka brązowa czerwień, ale wciąż jest to kolor nude. Przynajmniej w moim rozumieniu kolorów nude. Mam wrażenie, że na powiece on jest jaśniejszy niż w opakowaniu i nie wiem, czy można go zbudować do takiej intensywności, jakie jest, jaką się wydaje w opakowaniu, ale nic straconego, bo mamy ten ciemniejszy kolor, który możemy sobie ten makijaż pogłębić. Wracam do większego pędzla i rozblenduję tu trochę. Przez to, że położyłam ten róż najpierw, to wszystko może nabierać tutaj trochę innego charakteru. Gdybym pojechała od razu z tą papryką, to ten makijaż byłby taki bardziej stonowany, a tak to bardziej w ten róż wpada. Także ten pierwszy cień, jaki nakładamy, tranzytowy, on też ma spore znaczenie, bo on może później zmienić cały charakter makijażu. Teraz wezmę mniejszy pędzel i wezmę ten kolor tutaj z boku. I to jest Peat. I to jest podobny brąz, też taki brąz podbity lekką jakby burgundem, cegłą, nie wiem. No ale jest zdecydowanie ciemniejszy. Jak widzicie, on się ładnie buduje. Co prawda dokładam go kilkukrotnie. Wszystko zależy od tego oczywiście, jaki efekt chcecie uzyskać. Ale zdecydowanym plusem tych cieni jest to, że je można budować i one się ładnie do siebie jak gdyby przyklejają i to nie sprawia większego problemu. Także nie jest to taka szalona pigmentacja, że raz przykładamy i wiecie, obydwoje oczu sobie możemy malować.
trzeba je sobie pobudować, podokładać, ale jest to stosunkowo łatwe. I bardzo ładnie się, właśnie mówię, czepiają jedne drugich, ładnie się wblendowują. Także, nie wiem, to jest taki plus i minus. One nie są takie, mówię, bardzo, bardzo mocno napigmentowane. Wszystko zależy, czego oczekujecie od cieni, jak lubicie. Moim zdaniem to są takie cienie dobre dla mniej wprawionych osób, których właśnie bardzo mocna pigmentacja cieni może przerażać. Ale ładnie się łączą, ładnie się blenduje. No i mamy w tej chwili taką oprawę paprykowo-różową. Dosyć intensywnie to wychodzi. Tak jak zresztą u mnie zawsze. Słuchajcie, no i zieleń. Na którą by tutaj się tą zieleń zdecydować? Wybór jest duży i naprawdę każda z tych zieleni jest ładna i ona każda tutaj będzie pasować. Myślę, że zdecyduję się na ten has. To jest taka zieleń oliwkowo-złota, bym powiedziała. Bardzo ładnie się błyszczy na palcu. Te cienie błyszczące, one są takie, no takie kremowe, miękkie dosyć, takie masełkowate. No i musicie przyznać, że ten błysk jest konkretny. I one są takie gęste, te cienie, takie kryjące, bym powiedziała. Naprawdę, te błyski nie zachowują się jak cienie z palet w tej cenie. Tutaj nie ma żadnego shiftu, to nie są żadne duochromy, to są po prostu takie metaliki, ale mówię, przepiękne są te cienie błyszczące. No i na wewnętrzny kącik położę tutaj ten lemon coś tam. I to właśnie jest taki limonkowy kolorek. Oczywiście, jeżeli chcecie coś innego, bardziej stonowanego na wewnętrzny kącik, to tutaj jest taki szampański. On delikatnie ma takie, chociaż właściwie to nie ma nic zielonego, raczej wróż padające. Ale jest taki bardziej neutralny, albo właśnie ta limonka. Myślę, że takie akcenty zielone we wnętrznych kącikach fajnie wyglądają też w całości takich neutralnych makijaży. Daje to po prostu takiego charakteru. I ten cień, pomimo że jest jasny, to on też jest taki kryjący, miękki. One wszystkie mają taką, wiecie, moc, te cienie. Na dolną powiekę położę ten mój ulubiony Expensive. Nie lubię na dolną powiekę kłaść żadnych zieleni ani niebieskich, bo mam wrażenie, że to bardzo mocno wyolbrzymia cienie pod oczami. Przepiękny jest ten kolor, to jest taka różowa miedź. Teraz sobie wyczyszczę zewnętrzne kąciki tym żółtym. Nie wiem, czy to nie będzie się zbyt bardzo odznaczać, ale spróbujemy. To był dobry pomysł. Chyba to zaraz poprawię korektorem. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że kolory ładnie są oddane w kamerze. No mi się to bardzo podoba, takie połączenie. Trochę w róż to bardziej mi wyszło niż chciałam, dlatego że użyłam ten pierwszy tranzytowy kolor różowy. Gdybym poszła od razu w tą paprykę, to by nie było tak bardzo różowo. Ale i tak mi się to bardzo podoba. I tak jak mówię, wszystkie praktycznie te błyszczące cienie, te zielone czy niezielone, czy bardziej tam neutralne, wszystkie są naprawdę bardzo ładne, dobrej jakości, takie właśnie mięsiste, takie kryjące, bardzo mocno błyszczące. No mi ta akurat zieleń, muszę przyznać, że bardzo przypomina tą gruszkę z Glam Shopu, którą teraz mam. To jest mniej więcej ten sam
poziom błysku, tylko że gruszka z glamszowu to jest turbo pigment, no więc ona ma tam lekki taki shift w jakiś tam inny kolor, a ten jest jednokolorowy, ale mówię, poziom błysku jest bardzo podobny. Zresztą wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te błyszczące cienie są bardzo ładne, także jeżeli tylko podoba Wam się taka kolorystyka, dla mnie te zielenie będą również fajnym uzupełnieniem innych palet, bardziej nudziakowych, czy w ogóle jakichkolwiek innych, bo tutaj jednak tych brązów mamy niewiele, tutaj mamy tylko te dwa brązy. No tutaj jest takie ciemne, mamy tą oliwkę, także, ale zawsze jakiś tam neutralny makijaż tą paletą zrobimy, ale mówię, te błyszczące zielenie będą fajnym też uzupełnieniem innych palet. No chyba, że lubicie po prostu w całości takie zielone makijaże. Ja nie jestem w ogóle zawiedziona jakością tych palet, no skupiam się tutaj na błyskach, bo one robią największe wrażenie, ale również te maty są bardzo dobre, one nie są super ekstra napigmentowane, tak jak mówię, trzeba je trochę pobudować, czy też można je pobudować, zależy jaki makijaż lubicie. Ale one się ładnie dają budować, intensyfikować, także można nakładać jeden na drugi, bardzo ładnie się ze sobą łączą, także tutaj też ta jakość jest bardzo dobra, tylko mówię, ta pigmentacja nie jest tak szalona jak na przykład w cieniach Viseart, czy nawet w tych cieniach z Glam Shop, czy nie wiem, jakichkolwiek innych. Nie jest to taka silna pigmentacja, ale jakość również jest bardzo dobra. Także ja Wam serdecznie tę paletę polecam. Ja słyszałam różne opinie w internecie, jeśli chodzi o te, bo BH Cosmetics ma też takie palety z okrągłymi, no wiecie, z okrągłymi cieniami i one ponoć nie są tak dobre jak te z tymi kwadratowymi. Te z tymi kwadratowymi, oni tam mają tą serię całą, tą podróżną, tak jak ja mam ten Smith & in Switzerland, jest jeszcze coś tam w Barcelonie, coś tam w Londynie, coś tam w Nowym Jorku, coś tam w Tokio i one wszystkie ponoć mają tak samo dobrą jakość, także jeżeli tylko Wam się podoba kolorystyka którejś z tych palet, to jakość powinna być taka sama jak właśnie tych. Z tej serii jedzeniowej, oprócz awokado, wyszła jeszcze Blueberry Muffin. Też mi się bardzo podoba tam ta paleta, ale tam jest dużo błękitów niebieskich i ja niezbyt dobrze czuję się w takich kolorach. Zdecydowanie bliżej jest mi do zieleni niż do jakichkolwiek niebieskich, także tamtą sobie odpuszczę, ale jeżeli wyjdzie coś we fioletach, to na pewno się skuszę, bo mówię, jakość jest fenomenalna. Też biorąc pod uwagę, czy nie biorąc pod uwagę cenę, bo jednak te palety są stosunkowo tanie, tam regularna ich cena to jest chyba coś koło 12-13 funtów. Ja kupiłam w wyprzedaży czarnopiątkowej chyba za 8, tak mi się wydaje, także no mówię, szkoda było nie brać. Nie wiem, czy BH Cosmetics jest szeroko dostępne w Polsce, ja wiem, że na niektórych drogeriach internetowych na pewno widziałam BH Cosmetics, nie wiem, czy akurat te palety, ale mówię, jeżeli zobaczycie któreś z tymi kwadratowymi cieniami, to gorąco Wam polecam, bo uważam, że jak za te pieniądze to warto. No mówię, dajcie znać, czy Wam się podoba takie przemycenie zieleni, bardziej na spokojnie, nie wiem, w moim rozeznaniu chyba bardziej na spokojnie. Makijaż oczywiście wyszedł intensywny, ale dla mnie to nie jest taki jakiś makijaż bardzo mocno kolorowy, ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to jest makijaż sylwestrowy. Serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie oczywiście łapki w górze albo w dół, jeżeli Wam się nie podobało. Zostawcie komentarz, to na pewno bardzo pomaga. Zasubskrybujcie, jeżeli tu jesteście po raz pierwszy. A ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!